Wywieszone flagi w urzędach celnych i drobiazgowa kontrola na przejściach w całej Polsce. Także w naszym regionie trwa akcja protestacyjna pracowników służby celnej. Celnicy grożą nawet paraliżem granicy, jeśli minister finansów nie zmieni planów włączenia służby celnej do Krajowej Administracji Skarbowej. To rządowy pomysł na uszczelnienie systemu i zwiększenie wpływów do budżetu. Projekt nie spodobał się celnikom, którzy obawiają się zwolnień i pogorszenia warunków pracy. Sytuacja na przejściu granicznym w Medyce niewiele różni się od tej na co dzień. Kolejki są bardzo podobne do tych, które przed granicznym szlabanem ustawiają się w każdy poniedziałek. Łatwo można jednak zauważyć, że kontrole są bardziej szczegółowe, a przez to trwają dłużej. Wiąże się to ze wzmożoną kontrolą graniczną na wszystkich przejściach granicznych. Jest to związane ze zbliżającym się szczytem NATO oraz Światowymi Dniami Młodzieży. To oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów, które nadzoruje służbę celną. Nieoficjalnie celnicy prowadzą strajk włoski. Tu wszyscy przyszli dziś do pracy. W innych częściach Polski zdarzają się przypadki urlopów na żądanie i zwolnień lekarskich. Nieoficjalnie mówi się nawet o planowanym w tym tygodniu paraliżu przejść granicznych. Wszystko w związku z planami Ministerstwa Finansów połączenia służby celnej, administracji podatkowej oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w jedną, nową instytucję – Krajową Administrację Skarbową. Nie pytano nas o to. Andrzej Marciniec, wiceprzewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej Izby Celnej w Przemyślu, zarzuca rządowi brak dialogu i działanie na szkodę państwa. Jak mówi, Ministerstwo Finansów chce zlikwidować formację z blisko stuletnią tradycją, która ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo państwa. To zdanie podzielają funkcjonariusze Izby Celnej w Przemyślu, którzy dziś w trakcie przerwy śniadaniowej protestowali przed siedzibą izby. Obawiają się zwolnień oraz pogorszenia warunków pracy. Służba celna to jest filar bezpieczeństwa państwa. My nie tylko dbamy o budżet, odprowadzamy, efektem prac celników jest co trzecia złotówka odprowadzana od budżetu państwa, ale przecież na co dzień zwalczamy zorganizowaną przestępczość w obszarze wyrobów akcyzowych. Resort finansów utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej tłumaczy uszczelnieniem systemu skarbowego i większymi wpływami do budżetu. W najbliższą środę celnicy planują pikietę przed Sejmem w Warszawie. Wcześniej związkowcy mają się spotkać z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.